W dzisiejszym programie rozpoczynamy również cykl prezentacji kierunków nauczania w szkołach podległych starostwu powiatowemu. W tym tygodniu zaprezentuje się Państwu Bolkowski Agrobiznes. Technik hotelarz to kierunek umożliwiający zdobycie wiedzy w zakresie kompleksowej obsługi gości hotelowych i współpracy z biurami podróży. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz przygotowany do zatrudnienia w różnych obiektach bazy noclegowej. Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra oraz zaplecze praktyczne sprawiają, że uczniowie mają tu doskonałe warunki do nauk zawodu. Wielu uwagi przywiązuje się do praktycznego przygotowania uczniów, organizując szkolenia barmańskie, baristyczne i sommelierskie. Organizowane są praktyki zawodowe nie tylko w najlepszych hotelach w regionie, ale również poza granicami w Hiszpanii, we Włoszech. Uczęszczając do zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, zdobędziesz wiedzę, dzięki której będziesz mógł kontynuować naukę na studiach wyższych. Nowo otwarty kierunek w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, którego absolwent uzyskuje tytuł Technik Obsługi Turystycznej, jest stworzony dla ludzi chcących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach, dla osób kochających świat piękna i natury. Jeśli lubisz wiatr we włosach i nogi niosą Cię daleko, spróbuj odnaleźć własną przyszłość w ZSA w Bolkowie. Nauka w Technikum Obsługi Turystycznej pozwoli Ci na zdobycie wymarzonej pracy związanej bezpośrednio z prężnie rozwijającym się rynkiem turystycznym i hotelarskim. Także będziesz uczestniczyć w tak interesujących przedmiotach jak obsługa cateringowa czy animacja czasu wolnego. Jako absolwent możesz znaleźć zatrudnienie w biurach organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Program technikum, a także autorski program specjalizacji zapewnia doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej. Kolejnym kierunkiem kształcenia, które proponuje Zespół Szkół Agrobiznesu dla naszych przyszłych uczniów, jest liceum o profilu policyjno-psychologicznym. W liceum, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę w takich dziedzinach jak kryminalistyka, prawoznawstwo, psychologia. Będą mogli brać udział w dodatkowych zajęciach z samoobrony, w zajęciach organizowanych przez Komendę Miejską Policji, czy chociażby w wyjazdach specjalistycznych. Ukończenie szkoły policyjno-psychologicznej daje możliwość podjęcia studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Słupsku, czy chociażby na kierunkach związanych z psychologią, socjologią.